Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Łysy w Czapce i dziś przedstawię Ci to auto za mną. Jest to Maxus Mifa 9. Zanim jednak zaczniemy, standardowo zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco i zaczynamy. Moje odcinki zawsze zaczynały się od tego, że pokazywałem Wam wygląd zewnętrzny auta, szliśmy dookoła niego, omawialiśmy każdą część, lampy, grill i tak dalej. Ale tak naprawdę jak auto wygląda z zewnątrz, każdy z Was widzi i każdy z Was ma inny gust, więc ocenianie auta nie do końca ma sens, dlatego w kolejnych odcinkach, poczynając od tego, skupię się na tym, żeby pokazać Wam, jakie zostały w aucie zastosowane rozwiązania. Czy mamy na przykład lampy LED-owe, czy mamy lampy halogenowe, czy mamy przedni bagażnik i tak dalej, a wygląd ocenicie sobie sami na podstawie kadrów i przebitek. Oczywiście nie oznacza to, że w ogóle nie wspomnimy sobie o wyglądzie zewnętrznym Maxusa Mifa 9, bo są rzeczy, o których warto wspomnieć i taką rzeczą jest na przykład przód, który mi osobiście bardzo się podoba. Miałem o tym nie mówić, ale tak. Są tutaj płaskie LED-owe lampy połączone plastikową blendą, które łączą się w taką całość. Trochę przypomina mi to Xpenga, ale wygląda to fajnie. Jakby uważam, że przód to najładniejsza część wyglądu zewnętrznego tego auta i ja totalnie tą część kupuję. Przejdźmy teraz do linii bocznej. Odejdziemy sobie kawałek, żebyście dobrze to widzieli, bo ta perspektywa najlepiej pokazuje wielkość tego auta. A jak już jesteśmy przy wielkościach, to długość Maxusa Mifa 9 wynosi dokładnie 5,27 m, czyli całkiem sporo. Jeśli chodzi o wysokość Maxusa Mifa 9, to mierzy on dokładnie 184 cm, czyli dokładnie 3 cm więcej niż ja mam wzrostu. Jego szerokość bez usterek bocznych to natomiast dokładnie 2 metry. Rozstaw pomiędzy przednią a tylną osią wynosi dokładnie 320 cm. Masa własna Maxusa Mifa 9 to 2535 kg, a dopuszczalna masa całkowita to 3645 kg. Testowane przeze mnie auto to akurat egzemplarz bez haka holowniczego, ale to auto ma możliwość holowania przyczepy o masie całkowitej do 1000 kg. Auto to skrywa pod maską silnik o mocy 245 koni mechanicznych i 350 Nm momentu obrotowego. Niestety nie zobaczycie go tutaj, bo schowany jest pod ładną obudową z plastików. Silnik w tym aucie zlokalizowany jest z przodu i napędza oczywiście oś przednią. Jak widzicie, auto jest obecnie podpięte do ładowarki. Jest to ładowarka Greenway o mocy 200 kW, jednak to auto przyjmuje troszkę mniej, bo maksymalnie do 130 kW mocy ładowania prądem stałym na szybkiej stacji ładowania, stacji DC. Ja osobiście maksymalnie wyciągnąłem 110 kW. Maxus Mifa 9 wyposażony jest również w trójfazową ładowarkę pokładową, która maksymalnie może przyjąć do 11 kW mocy ładowania. I 11 kW oczywiście prądem przemiennym. Auto wyposażone jest oczywiście w złącze CCS. Maxus Mifa 9 to też pierwszy elektryczny model Maxusa, który został zbudowany na dedykowanej platformie dla auta elektrycznego i platforma ta nazywa się Mifa. Pakiet baterii zasilających to auto ma pojemność 90 kWh brutto, a pojemność netto, jaką wyliczyłem na podstawie wszystkich swoich ładowań, to 86 kWh. Ostatnim parametrem technicznym, jaki chcę Wam podać, jest pojemność bagażnika i wynosi ona 1010 litrów. I teraz tak, bagażnik ten może wyglądać dość dziwnie, ale Maxus Mifa 9 to auto 7-osobowe i ostatni rząd 7 jest składany właśnie w taki sposób. I tutaj pociągnięciem tej rączki po prostu możemy sobie postawić jedno i drugie siedzenie. I tutaj mamy dodatkową rączkę, którą możemy sobie te siedzenia po prostu przesuwać do przodu lub do tyłu lub do przodu. I w takiej konfiguracji nie mamy zbyt dużo miejsca na nogi, ale za to mamy większą przestrzeń bagażową. Gdy jednak te siedzenia cofniemy, to tej przestrzeni dla trzeciego rzędu robi się całkiem sporo. I nawet taki całkiem spory chłop jak ja się tam mieści, a nawet uważam, że trzech takich chłopów jak ja mało wiele komfortowo by się tam przemieszczało, a dwóch bez problemu. I dosunąłem jeszcze złożone siedzenia całkiem do przodu, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda tutaj pełna przestrzeń bagażowa. I w takiej konfiguracji całkiem sporo można tutaj zmieścić, ale wtedy przemieszczą się w tym aucie tylko 4 osoby. Klapa bagażnika oczywiście jest zamykana i otwierana elektronicznie. Sprawdzimy zaraz też, czy jest tutaj kick sensor.
Nie, jak widzicie w tym aucie kick-sensora nie ma. Sprawdzimy jeszcze raz. Niestety nie. Ale możemy to auto otworzyć bez problemu tutaj przyciskiem. Jak widzicie, tutaj mamy też dwie kamery. To jest kamera wsteczna, kamera do parkowania, a to jest kamera, która przesyła obraz do lusterka wstecznego. Wspominałem Wam wcześniej, że przód to najładniejsza część tego auta, ale uważam, że tyłowi też niczego nie brakuje. Lampy zostały tutaj dość ciekawie wkomponowane. Jak widzicie, są one jedną dużą listwą LED, która łączy jedną stronę auta z drugą. Jeśli chodzi o lampy z przodu, to tak. Te lampy, które tutaj widzicie, połączone ze sobą tą plastikową blendą, to światła do jazdy dziennej. Światła mijane i światło drogowe mieszczą się tutaj i również mamy tutaj soczewki LED. Jeśli chodzi o jakość świateł mijania, o jakość świateł drogowych, to jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. I jeszcze uruchomiłem Wam światła mijania. Jak widzicie, mamy tutaj białe światło, światło LEDowe. I tutaj jeszcze o tym nie wspominałem, tutaj pod spodem mamy radar do aktywnego tempomatu. I tak jak widzieliście wcześniej, silnika nie możecie zobaczyć pod maską, a to dlatego, że mam tutaj przednim bagażnik i zaraz pokażę Wam jego pojemność. Ok, troszkę tutaj to rozmontowałem, żeby było widać, jaki jest głęboki. Tutaj na dole pod spodem mamy trójkąt ostrzegawczy. Na to zakładamy sobie taką wyściółkę, która odwrotnie, która przykleja się do rzepów i na to wkładamy sobie na przykład ładowarkę. Ja specjalnie włożyłem ją odwrotnie, żeby te rzepy nie przyklejały się do tej wyściółki, bo wtedy wyściółka wychodzi razem z ładowarką i boks ten jest dodatkowo zamykany na taki zatrzask. Także fajnie, że przestrzeń pod maską została wykorzystana na przedni bagażnik. Zawsze to trochę więcej przestrzeni ładunkowej. Ja też jestem osobą, która często narzeka na to właśnie, że auta elektryczne często nie mają, zwłaszcza chińskie, przedniego bagażnika. I to jest dosyć duży błąd, bo tak, komora silnika jest duża, bo często są to konwersje, to akurat jest konwersja, więc tutaj nie czepiajmy się. Silnik elektryczny jest mały i ta przestrzeń wokół tego silnika jest na tyle duża, że można po prostu zabudować to takim plastikiem jak tutaj, wsadzić przedni bagażnik i zawsze mamy trochę więcej przestrzeni bagażowej, żeby przewieźć sobie na przykład chociażby ładowarkę czy kabel typu drugiego. I teraz tak, Maxus to auto 7-osobowe i przednie drzwi są otwierane normalnie. Cyk i otwieramy. Swoją drogą bardzo ładne klamki. Miałem nie oceniać, ale podoba mi się, jak to zrobili. Mimo, że nie są to klamki aerodynamiczne, nie są wbudowane w auto, to wyglądają fajnie. I teraz tak, auto jest w trakcie ładowania i tym przyciskiem możemy otworzyć drzwi. I one się po prostu nie otworzą. Mamy tutaj czujnik, że klapka jest otwarta i po prostu, żeby drzwi się nie zderzyły z klapką, są w tym momencie zablokowane. Jak otwierają się drzwi, pokażę Wam natomiast na podstawie drugiej strony, bo ta w trakcie ładowania nie jest zablokowana. I teraz wcisnęliśmy guzik i drzwi po prostu się otworzyły i ukazuje nam się to bardzo ładne wnętrze. Ale że o wnętrzu jest bardzo dużo do powiedzenia, to wnętrze będzie w następnym odcinku. A tutaj jeszcze dokończymy sobie karoserię. I teraz drzwi, podobnie jak się otwierały, tak i się zamykają przyciskiem. W tym momencie się domknęły. Tutaj mamy też takie awaryjne otwieranie. Standardowo pociągamy klamkę i również drzwi się otworzą. I w ten sam sposób jesteśmy w stanie je zamknąć. Pasażerowie w środku oczywiście mają swoje przyciski na słupku B do otwierania i zamykania drzwi, ale to pokażę Wam już w kolejnym odcinku, gdzie będziemy omawiać wnętrze. I jeszcze z takich rzeczy technicznych, w aucie tym mamy opony o rozmiarze 235x55, rozmiar 19. I jak widzicie, identyczny rozmiar opon mamy z tyłu. Ta piękna felga to po prostu nakładka plastikowa, która zakrywa zwykłą felgę aluminiową. Dość ciężko to schodzi, więc nie będę tego szarpał, bo nie chcę tego zniszczyć. Jest to jedyne auto w Polsce i po mnie zaraz ktoś bierze to auto dalej do testów, więc nie chcę z nim nic zrobić.
i po prostu musicie mi zaufać, że tam jest zwykła felga aluminiowa pod spodem. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny Maxusa Mi Fa 9, parametry techniczne i tym podobne, to byłoby na tyle. Tak naprawdę auto ma bardzo dużo rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, więc podzieliłem materiał na 3 odcinki. To był pierwszy z nich. Kolejny odcinek będzie o wnętrzu, bo tam jest naprawdę sporo rzeczy do pokazania i do powiedzenia. A kolejny, trzeci odcinek będzie o zużyciu i ładowaniu. Także w tym momencie kończymy. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, zostaw oczywiście łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał gdzieś tutaj, ten czerwony przycisk powinien być szary. Obok możesz kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I zapraszam do kolejnego materiału. Siema! I'm gonna go get some